wodzu. Jaka rasa twoim zdaniem jest najlepsza i jakiego koloru jest twój piesek? Proszę zacznij z odpowiedzi od drugiego pytania. Bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich klubowiczów. Kociak kociaki kochac pieski. Kolor jest piesek? Aha, to wiesz, że mam pieska? To myślę, że też widziałeś, jakiego koloru jest piesek. To już nie muszę odpowiadać chyba. Jaka najlepsza... Jaka rasa? Rasa psa? Najlepsza? Wiesz co, jakbym miał dużo ras psów, to bym mógł powiedzieć, ale z tych, co miałem, to niestety z dużego wyboru nie mam. Ale jestem bardzo zadowolony z Lulu, tak. Podoba mi się ten pies, tylko trochę jest zbyt żywiołowy, więc póki co samo ja daję na top 1. Cześć Krzysiu, mam zagadkę. Może znasz na nią odpowiedź? Oto zagadka: na asfalcie leży leń, nie oddycha cały dzień. Kto to może być? Grzegorz? Dobrze, no wam ten. Rozmowę z widzem. Wodzu, czy mógłbyś pozdrowić całego klubowicza? Praktykuję od 5 miesięcy, myślę, że jestem już godny tego jego daru. I chłop miał na awatarze takiego rapera... Jak on się nazywa? Blueface? Chyba? Ja pytam, a co to za awatar? O matko, wodzu, ja nie widziałem tego chyba, jakieś kociaki okradły mi telefon i ustawiły takie obrzydlistwa. Jaki wódz awatar by wybrał i lub polecił? Napisałem mu tak. Kiedy staniesz w półce sklepowej przed wyborem serka, bierz bielucha. On mówi tak. Bieluch najlepszy, zawsze biorę. Mam nadzieję, że wódz dumny. Dobrze, wodzu, idę spać jutro. Ale nie zmienił tego awatara. Także ja nie wiem, co o tym myśleć, widzowie. Nie zmienił. I ty mówisz, żadnego klubu nie ma. Ja mu tylko mówię, jaki serek ma wybrać. Dam mu rajdzika, chcecie? Bo nigdy nie hostowałem Błońskiego, a ostatnio dał nam hosta. To podrzucimy, a następnym razem będzie Cinkrow. Wy... Ja... Będzie śmieszne, jak tam rasiści wiadą. Jacy rasiści? W ogóle nie rasiści. Tolerancyjni klubowicze, którzy... Przede wszystkim szerzą miłość wśród ludzi. Jori West co zdwysłał ZTU 10. Ciemne ubrania pasują idealnie, to wyjebania tylko prawdziwa biel. Pozdrawiam naszego najjaśniejszego przywódcę. Tylko prawdziwa biel? Ale wiesz, nie no... Ja tam lubię na przykład taki kolor, ale... Na pewno na lato biały najlepiej oddaje. Tak, teraz nie ma nic lepszego. Na pewno, na lato. Ale w nocy, na czarno, to wiesz, kamuflaż od razu masz. Chodzi o to, że trzech innych ludzi, że tutaj ich nie widać, tak? Że kamuflaż jest? Czy chodzi o to, że tylko trzy osoby inne lubią Afrykę? Nie wiem. Dziwne. Łapy w górę, na was liczę! A, dodaj to mnie. Hubsonic z 2115 zapłacił 10 zł składki. Mam pytanie, czy jeżeli jakiś kociak? Kociak pan powie. Kociak Bielasow to jest rasizm, HMM? O kurwa, nie wiem. Zaraz się dam sobie. Nie, no, nie pytajcie mnie o rasizm, to nie jest moja broszka, w ogóle się nie znam takich rzeczach. Pytajcie jakichś ekspertów. Gdybym miał czarny tasak, to też bym go rozjebał. Nie potrzebujesz sobie brudzić rąk takim przedmiotem. Ja go złożę. No i teraz chyba co? Dużo AD mają. Kociak Klubwer wysłał ZT8.46. Jak będziesz grał na Luciana, to kup na niego Anathema Heinz, aby go skontrować. Pozdro dla kumatek. Znam tę metodę kontrowania. Ale Rzymian bym zostawił w spokoju ogólnie, jak coś. Wspaniali ludzie to byli. I są. Byli? A nie, no Rzymianie już jako tako nie istnieją, nie? Mudzin to zaklęcie, widzowie. Tak? Jakie? Przywołuje czarnoksiężnika. Hejman wysłał ZT8, żedł do gazu.
coś tam do gazu, nie wiem. Ale ogólnie gazowanie czegokolwiek poza wodą nie za bardzo mi się podoba. Czemu? Nie lubię gazowanych napoi. Nie, okej. Tylko muszniankę piję z gazowami. Nie ma to sens. Nie, no, dałem na siebie. Uargumentuj tak, ale logicznie. Do takiego stopnia ci ludzie wypisują... Czekaj, masz nitro da N, a Nisys Hani skończy. To słowo. To byłby śmieszny żart. Że stało się to dla mnie uciążliwe i wkurwiające i nie lubię kompletnie. Fajny opis w LOLu. O kurwa. Wiesz, że tego nie ustawiałem? Rybcak wysłał ZT8. Panie przewodniczący, właśnie wpłynęła aplikacja o przyjęcie do klubu niejakiego Jacka Murańskiego. W gronie klubowiczów nie chcieliśmy głosować za jego przyjęciem. Stąd też pytamy ciebie, przyjmować? Samo pytanie jest już obrazą. Tyle powiem. FX Grzegorz Floryda wysłał ZT8. Witam ponownie wodzu. Dostałem od znajomego policjanta adres oraz godzinę spotkania klubu w sobotę. Ostrzegam cię, uduszę każdego klubowicza jaki nawinie mi się pod kolano wraz z toba naczelny wodzu. Do zobaczenia. Mi się wydaje, że też ludzie, tak jak na Twitchu zauważyłem, że muszą mieć kogoś do wyzywania. Jak nie kogoś spoza grupy, to w grupie chociaż. Ale, jakby, ale no musi być ktoś tyrany. No nie może być tak, że wszyscy są fajni, a nie ma nikogo chujowego. Trochę ale... tak, że niby człowiek i w ogóle ludzie tak się jednoczą, jeżeli kogoś nie lubią. No nie oznacza. Bo jeżeli nie lubić jakichś grup społecznych, to nie znaczy, że jesteś rasistą. No ale dzięki temu... Bo jakby było, coś nie zabije co w mocy, to co? Ja miał set, to mam go kurwa tyrać, aż będzie cały czas na krawędzi wytrzymałości i powiedzieć tak, synu, jak przeżyjesz ten dzień, będziesz mocniejszy kolejnego. I mam mu dopierdalać maksymalnie, wyzywać kurwa do pracy, kurwa ich żyje jak niewolnik, tak? I powiedzieć, teraz jesteś gotowy. Jesteś gotowy wejść do życia. To tak nie działa. Nie, śmieszy mnie to, nie że... Jebać czarne wiesz, muchy. Basenie, no, tam... jebać. Święta buźka. Z wynikiem pozytywnej... pewnej choroby. Nie no, rasizm to nie choroba, tuptuś jak coś. Kluper górą wysłał ZT8. Witaj wodzu. Jak dobrze cię znowu widzieć. Jebać czarnuchów ich zabijać. Nie! Banujecie. Banujecie. Za głupotę, mordo. Za głupotę. FX Grzegorz Floryda wysłał ZT8. Cześć wodzu, doszły mnie słuchy, że w sobotę odbędzie się oficjalne spotkanie klubu. Tak się składa, że akurat nie. Będę się znajdował we Wrocławiu. Mógłbyś mi podać dokładny adres oraz godzinę spotkania. Jerbać kociaki, pozdrawiam. Grzegorz Floryda jerbać kociaki chce. Ale figuruje egzosta jak ma R. Słowa ignoruję, cześć, ale redukcję obrażeń... Krzysztofie, pozdrawiam ciebie oraz mieszkańców Norwegii, Islandii, Grecji, Gruzji, Estonii i Rumunii. Nie pozdrawiam mieszkańców Portugalii, Ekwadoru, Danii, Anglii i Łotwy. Aha, okej. Okay. Bolek, widzę to, co zrobiłeś. Ładnie, no. A dobrze, między wersami, tak jak uczyłem. Przekaz. Katings wysłał ZT8. Wczoraj grałem mecz, gdzie w drugiej minucie drużyna przeciwna spaliła wszystkie spele, a potem resztę Żydów. No i ciebie też, kurwa, wyrzucam z tego kanału. Kluper górą wysłał ZT8. Witaj wodzu. Jak dobrze cię znowu widzieć. Jebać czarnuchów ich zabijać. Nie! Banujecie. Banujecie. Za głupotę, mordo. Za głupotę. Ekipę zmontujemy i pójdziemy razem na szamę.
Wierny Klubowicz wysłał ZU10. Ogólnie to nie jestem rasistą, ale uważam, że osoby ciemnej karnacji powinny zrobić to samo co Michael Jackson. Czyli umrzeć kapłan. O nie! Nie! Totalnie się nie zgadzam, ale żeś głupotę powiedział, widzu. Nie ma nawet kapy. No nie ma miejsca na żarty z takich rzeczy. Harambe. Hehe. Na co kociak zwraca uwagę podczas zakupów? Na monitoring. Zakupami to nazywasz? Wypierdalaj. Zostałem rozjebany przez drużynę. Tancerz klub wysłał ZT8. Witam prezesie. Czy prezes ma jakiś swój ulubiony taniec? Tango, flamenco, czakociak, kociak, te skurwiele palic. Ej, ja wiem, że jest cenzura w donacji, ale ja widzę, co napisałeś w oryginalnie, jak coś. I powiem ci tak, nieładnie napisałeś. I to ty wiesz. Pilnuj się. Ty wiesz. Konfę ogląda. Dobra, to do Monza. Kociak wysłał ZT8. Jebac czarny uchów ich zabija. O! Popierdolony jesteś. Banuję cię. Odpal streama z karty dźwiękowej. Mało osób to robi, a bardzo oddaje. Ratujcie moją babcię, nawet nie spróbowaliście. Nie możemy. Dlaczego? Bo jest czarna. Co? Kociak wysłał ZT8. Kociak, te kurwe lola z tego garn. Aha. No i zbanowany zostajesz. Nie, no odjebałem teraz. Źle to zagrałem. Bardzo. Ale wiecie co? Ja nie spłoszuję tego Volibera. Tak prawdę mówiąc. Nie. Okej, okay, ja zaraz te hosty chyba zablokuję, wyłączę te alerty. A, że Twitch zezwala na robienie takich nicknamów. No. Też nie rozumiem tego. A później powiedzą, że streamer zły, bo nie banuje. No. Może oni są pod skrycie też rasistami. Może tak. Kanek dostał permał Markwella. Ale wiecie, perma Urquela, ja wiem jak to działa Urquela. Jeśli ktoś dostaje perma, to później dostaje prywatną wiadomość. Z przyjęciem do klubu. Wysłał ZT8. Uszanowanie prezesie. Szukam posady w pańskiej organizacji. Posiadam, nie ma organizacji żadnej, nie jestem prezesem. Budowlanej, a konkretnie w wkładzaniu asfaltu. Dorabiałem również jako hycel łapiący bezpańskie kociaki. Nie pracowałem w gastro, ale piec obsłużyć umiem. Nie, dobra. Pozdrawiam. Okej, okay, nadajesz się. Pisz PW. Repcak wysłał ZT8. Witam wodzu. Właśnie kładziemy asfalt przed klubem. Czy zechce wódz sprawdzić, czy wszystko w porządku? Czy na przykład równie jęczy? I to znaczy leży? Repcak wysłał ZT8, wodzu, walić ten asfalt, leży równiutko, ale dostaliśmy aplikację od niejakiego Aleksandra Kardasia do klubu, biały jak ściana, umie powiedzieć hasło, nawet podobno zna wodza, ale przebiera no, się za babę, tutaj. Co robić z tym aplikującym? Brusika? To nie jest dobry moment na takie pytania, po pierwsze. Także tutaj uwaga dla ciebie. Po drugie, ja nie wiem, o czym mówisz. A po trzecie, znam się z nim prywatnie, więc to prywatnie rozwiążemy. Na kolejny galibus zamiast Malika Montana z tego. Główny kierowca klubu wysłał ZT8. Witam szanownego wodza oraz cały klub. Chciałbym przekazać, że jestem w trasie powrotnej z Afryki. A ktoś będzie w swojej koszulkach? W środku naczepy posiadam afrykańskich pracowników. Raz myślałem, że uciekli, ale w nocy potrafią być niewidzialni.
PS w naczepie. Tormail Malfight to brzmi jak coś, co jest chyba dobre 5 lat. Prasowy klub UR wysłał ZT8. Ty, Krzysiu, Piramus? Kiedy w końcu pokażesz też myślę, że zagrać co z playa Zira? Ty jako nasz wódz i cesarz, a obok ciebie kodziaki na łańcuchu. Tylko czekaj chwilę, bo mam donację. Będzie dla ciebie głodzimy od tygodni, żeby były wychudzone. Wiek jest na Sivir grę. No mówię ci poważnie, leczę na wiek jest na Sivir grę. Kurwa, mega infortunne. Szanowny wodzu, z powodu słabej jakości. Dobra, ale nie ma flasza, wiesz? Oraz zapotrzebowania na czyste, no, białe światło. Ale na farcie przeżyła. Tam zostało jej z 50 HP, jeśli wyleciała później. Nie lubi ciemności, dlatego na najbliższe spotkanie klubu przygotujemy generator zasilany kociakami ku chwale klubu. Generator zasilany kociakami? Tak, te chomiki co prąd robiły, tak? Na kołowrotkach. No dobra. Jaki wynalazek wymyśliłeś? Wodzu, dzisiaj nie mogę być na spotkaniu. Wybacz moją niekompetencję, mimo iż jestem nowy. Takie rzeczy na PW, nie tutaj. Dziękuję. Jest jakieś nazwisko Karwasz. To się skarwa, nie pamiętam kto to ma na. Uczeń wysłał ZT8. Witam Wodza. W sierpniu mam egzamin po polskiego. Jak uważasz pisać go ciemnym długopisem, czy lepiej normalnym? Pozdrawiam. Nasza dana jest Kisandra. Wiesz co, może być tak, że ciemny będzie faworyzowany na takich egzaminach, dlatego pisz takim, jaki... Tak? No. Ale czasem czego? Wymagają takich rzeczy, nie? Może ktoś był ciemny? Nie, chciałbym ciemnego długopisu. A. Bo to długopis pytanie było od widza. Okej. Okay. Jaki wybrać? A tak o, to nie wiem, czy to jakoś tak działa. Więc dostosuj się do reguł gry, tak powiem. Fegurę wysłał ZL10. Niestety nie zostanę VIP-em. Do zadania 12 jest potrzebny piec. A go nie mam zadek. No to jak se kupić, to będziesz miał, no co ci powiem. Niestety, niełatwo jest zostać VIP-em. Fegurę wysłał ZL10. Krzychu kurwa. Siedzi 5 Rzymian rozebranych i czekają na ten piec. Pożyczysz czy nie? Do podgrzania wody? W basenie? Benzo wysłał ZT8. Nie ma woda, nie ma do woda, sorry za tamto, przynajmniej śmiesznie było. Ale śmiesznie. Nie no, najlepiej jak mi w ogóle... Wiesz kiedy będzie największa beka? Jak wejdziesz na kanał Twitch TV Arkol i będzie, że potrzebujesz wehikułu czasu. Ale będzie beka? Ja pierdolę. Wszyscy się uśmiejemy. Nie no, tak szczerze, oczywiście wątpię w to, żebym dostał bana, bo mocno zareagowałem, ale...